Krakowia Półmaraton Królewski już 8 października na ulicach Krakowa, a o jesiennych biegach będę rozmawiać z ekspertem sklepu biegacza, partnera Królewskiej Triady Biegowej, Brunem Łęskim. Cześć Bruno. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o doborze odpowiedniego stroju, obuwia, odzieży na jesienne starty i nie tylko, a także jak zmotywować się do wyjścia z domu i Biegania po prostu. W tę jesienną Handrę. Zapraszamy Was serdecznie. Anna Nowosielska, witam Was serdecznie w podcaście Krakowia Maraton. Dzisiaj spotykamy się w sklepie Biegacza przy Kałuży 1, dobrze Wam znanym. To stąd startują co tydzień nasze treningi biegowe. A ze mną jest ekspert biegowy, biegacz, przedstawiciel sklepu Biegacza, czyli naszego partnera, partnera Królewskiej Triady Biegowej, Bruno Łęski. Cześć Bruno. Cześć wszystkim. Przy okazji dodam, że autor kanału na YouTubie Bruno Biega, także zaglądajcie, subskrybujcie, bo będzie tam dużo informacji na temat właśnie biegowych porad i jego przygody z tą dyscypliną, która nas tutaj wszystkich fascynuje. No ale właśnie kończy się, skończyło się lato, przyszła jesień, jeszcze piękna, ale to się za chwilę pewnie zmieni. Dni będą coraz krótsze, coraz bardziej szaro-bure. Bruno, czy jest coś takiego jak Pogoda do biegania? Okej, okay, to jednym słowem odpowiem: według mnie nie. Według mnie każda pogoda nadaje się do biegania. Nie ma złej pogody, możemy być jedynie nieodpowiednio ubrani. Co przez to można rozumieć? To, że na dworze zaczyna robić się szaroburo, zaczyna padać deszcz, potem śnieg, robi się plucha, błoto. To nie oznacza, że my nagle stajemy się niedołężni i sobie nie poradzimy w takich warunkach. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiedni strój, taki jak przede wszystkim dobre buty, getry, kurtka, bluza i możemy śmigać spokojnie, moim zdaniem, nawet przyjemniej niż. To, to tutaj tylko wtrącę, że myślę, że może potwierdzić to większość uczestników naszego PGE, Energia Ciepła 16 biegu, trzech chłopców, którzy, co wiemy z naszych social mediów i z rozmów z biegaczami po ukończeniu biegu, byli po prostu błotem zachwyceni i tą pogodą właśnie zachwyceni. Pierwszy raz od wielu lat nie było, nie było słońca, tylko właśnie było deszczowo wilgotno, ale wtedy jest chyba rzeźkie powietrze i dobrze się biega. No ale właśnie w czym biegać? Zacznijmy może od obuwia. Na co postawić? W jakich butach ty biegasz? Ja cały rok biegam w butach asfaltowych bez żadnych membran, normalne takie wersje najpopularniejsze. Uważam, że nasza polska pogoda mm, spokojnie pozwala na to, natomiast jeśli chcemy się zabezpieczyć bardziej przed właśnie wilgocią, bo nie lubimy po prostu uczucia przemakania butów, czy robi nam się bardzo zimno jesienią, czy zimą w stopy, możemy sięgnąć po buty z membraną gore lub wersję Shield, które posiadają membranę DWR. One również świetnie się sprawdzą. Te membrany nieco się od siebie różnią. gore będzie super nieprzep nieprzepuszczalny, natomiast Stopa nie będzie zbytnio oddychać, więc w temperaturach powiedzmy powyżej 10 stopni będziemy się gotować. Jeśli nie lubimy, że mamy problem z przegrzewaniem się stóp, no to to nie będzie najlepsze rozwiązanie. I drugą kwestią jest też fakt, iż um, jeśli dostanie się w jakiś sposób wilgoć, na przykład. Przez cholewkę, znaczy tutaj, powiedzmy, tędy, no to ona już raczej. Nie wypłynie. Tak łatwo sama nie wypłynie. <grystanie> czyli każdy kij ma dwa końce. No dobrze, to powiedzmy o tych asfaltowych, jak to ładnie ująłeś, czyli dobiegów biegów ulicznych. i rozumiem, że długodystansowych, bo przed nami Krakowia Półmaraton Królewski, 21 kilometrów. Dystans typowo sportowy, na rekordy, ulubiony wielu biegaczy. Ty też taki masz za sobą. Czy to jest dobry but na taką okoliczność? Tak, to może powiem najpierw jak ten but się nazywa. To jest model ASICS Gel Nimbus w edycji 25. Mam go też teraz nawet na nogach. Jest I to, różne kolory są. W tak, gama kolorystyczna jest bardzo szeroka, więc każdy powinien znaleźć coś dla Zarówno siebie. Zarówno dla dziewczyn jak i dla Oczywiście, są bardziej stonowane okay. wersje, mamy też takie powiedzmy kolorowe, tak bardziej pstrokate, kto co lubi. Tutaj jeszcze damska wersja. Tak można powiedzieć. Czyli taki odcień, powiedziałabym, nawiązujący kalorystykę do półmaratonu, bo w konwencji pomarańczowo nie Dokładnie. <sum> eee, Czym on się tak. charakteryzuje? Jest to but o maksymalnym poziomie amortyzacji eee, dla osób, które biegają długie dystanse, chcą zadbać naprawdę o swoje kolana, inne stawy, zabezpieczyć się po prostu przed negatywnymi skutkami biegania po nawierzchniach utwardzonych, jaką jest na przykład asfalt, a wiadomo, że większość półmaratonów, maratonów na takiej właśnie nawierzchni się odbywa, w tym Krakowia Półmaraton Królewski. Także ten but oraz inne modele z gamy ASICSA, szczególnie polecamy te wyposażone w, technolo te w technologię Pure Gel. Z pewnością sprawdzą się bardzo dobrze w roli takiej ochrony i zabezpieczenia naszego zdrowia i bezpiecznego dobiegnięcia do mety. No dobrze, a co ubrać w taką jesienną pogodę, bo no może być chłodno, zwłaszcza rano, prawda? Potem się rozgrzewamy. Co byś polecał? Jakie, jakie tutaj rozwiązania wybrać? Tak. To zależy. Jesienią temperatury wahają się w granicach od... Powiedzmy zera do nawet 15 stopni, czy tak jak teraz mamy, no to już wchodzimy w jesień, a temperatury przekraczają dalej 20 stopni. Widziałem na prognozach, że też za tydzień, kiedy ma odbywać się właśnie Krakowia Półmaraton Królewski, temperatura ma przekraczać 20 stopni. Więc w takiej pogodzie, jaka jest teraz, no to możemy spokojnie biegać na krótko, krótka koszulka z Nie trzeba się martwić o zabezpieczenie przed chłodem. Natomiast jeśli Pogoda już się nam wyraźnie pogorszy w cudzysłowie bo tak jak mówiłem według mnie nie ma czegoś takiego jak zła pogoda do biegania. Możemy zaopatrzyć się w nieco cieplejszą odzież. I tak w przypadku zarówno kobiet jak i mężczyzn jak chodzi o dół mamy leginsy oraz luźniejsze spodnie. Tutaj na wieszakach mamy kilka modeli też one różnią się grubością. Niektóre mają zameczki, jakieś kieszonki. Po prostu trzeba najlepiej zobaczyć albo przeczytać przynajmniej w internecie, czym dany model się charakteryzuje. Mamy też spodnie nieco luźniejsze, szczególnie w kolekcjach męskich. One się częściej pojawiają, jeśli ktoś nie lubi odzieży takiej mocno przylegającej. Natomiast kluczem według mnie jest odpowiedni ubiór góry ciała. Więc tak, jednym z lepszych sposobów zabezpieczenia się przed chłodem jest na pewno ubiór na przysłowiową cebulkę, czyli zabieramy trzy warstwy na przykład i byłaby to tak idąc od spodu, czyli od warstwy najbardziej przylegającej do skóry. Jakaś odzież termoaktywna, przylegająca, ona zatrzyma temperaturę, odprowadzi wilgoć, przez co nie będziemy się wychładzać i zazwyczaj tego typu odzież jest bardzo lekka, nie będziemy jej zbytnio odczuwać, działa tak tak, jakbyśmy mieli po prostu drugą skórę trochę. Czyli rozumiem, że koszulka techniczna, taka jak masz na sobie ta oficjalna Pomaratonu Królewskiego? Czy to jest to może posłużyć na przykład jako druga warstwa, okay. bo e, bielizna termoaktywna to by było bardziej coś. Czyli najpierw, okej, okay, najpierw bielizna. Taki długi, długi rękaw, coś mm -hmm. w tym stylu. Na to na przykład można ubrać pod koszulek, mm -hmm. jeśli są to temperatury no, rzędu już. Powiedzmy 5 stopni lub mniej w moim przypadku. No to na górę narzucić jakąś kurteczkę bądź nieco grubszą bluzę. To też zależy od naszych, oczywiście, preferencji i zdolności utrzymywania ciepła, bo ja dopiero jak robi się powiedzmy w okolicach Dwóch, trzech stopni zakładam trzy warstwy, mm -hmm. ale znam sporo osób, które no już jak jest poniżej 10 stopni, no to potrzebują bardziej się nieco przed tą temperaturą zabezpieczyć. Okej, okay, czyli najpierw odzież termoaktywna, potem koszulka. Jakaś a jako... warstwa pośrednia, tak, tak? Na przykład właśnie taki T-shirt. Oczywiście też najlepiej z materiału technicznego, niebawełnianego, żeby mm -hmm. to nam nie nasiąkało wilgocią. Mm -hmm. Okej, okay. a potem widzę zarówno kamizelki, jak i kurteczki. Kurtki, co ty, kurtki. Co, co, co ty preferujesz albo polecasz? Ja korzystam z jednego i drugiego rozwiązania. Kamizelka może posłużyć również, tak jak i koszulka, jako, taką warstwę, jako taka warstwa pośrednia, szczególnie już w przypadku troszkę niższych temperatur, no bo wiadomo, że kamizelka trochę lepiej zatrzyma ciepło niż zwykły t-shirt. A kurtka po prostu świetnie posłuży jako odzież wierzchnia, szczególnie jeśli zaatakuje już nas bardziej wilgoć. To możemy wybrać taką na przykład kurteczkę taką czy inną. Możemy zwrócić uwagę na parametry przepuszczalności wody, czy to będzie tylko wiatrówka, czy też już bardziej taka hartshellowa kurtka nieprzepuszczająca całkowicie wody, posiadająca jakąś membranę. Oczywiście do koloru, do wyboru możliwości jest dużo, ale dni coraz krótsze, więc chyba jeszcze dobrze pomyśleć o jakimś zabezpieczeniu. Tak, ważnym elementem na pewno są odblaski, gdyż lada moment o godzinie 16 będzie już noc. O 6 rano pewnie, tak? Może i o 7 nawet, <grym> jeśli później no. zacznie już nam wschodzić słońce. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy nie narażali siebie i kierowców na przykład na potencjalne nieprzyjemności wynikające z faktu takiego, że nie będziemy odpowiednio widoczni czy to na chodniku, czy na przejściu. Czy po prostu gdzieś biegnąć z brzegiem jest dni. A kiedy nastawiamy się na starty, na wyniki sportowe, co polecasz ubrać na takie zawody? Okej, okay, to już jest bardzo kwestia indywidualna. Zależy, czy nastawiamy się tylko na przebiegnięcie jakiegoś dystansu, ukończenie zawodów, czy lecimy po życiówkę na wynik, na maksa. Jest to bardzo uzależnione też od czasu trwania wysiłku. Ja bym powiedział, że w temperaturach do 5 stopni Celsjusza jeśli nastawiamy się na wynik możemy pobiec spokojnie w krótkich spodenkach możemy ubrać nawet singlet jeśli mamy problem z marznięciem ramion, możemy zaopatrzyć się w takie specjalne rękawki. Jest to, można powiedzieć, taka część odzieży, która dosyć niedawno zaczęła stawać się coraz popularniejsza. Sięgają one tak mniej więcej od nadgarstka do tutaj końcówki ramienia. Bark pozostaje odsłonięty, także pachy, pachy oddychają i nie mamy ograniczonej ruchomości, która Wynika często, właśnie jak mamy jakąś koszulkę z rękawkiem. Mhm. Tak. Natomiast jeśli nie nastawiamy się stricte na wynik, możemy spokojnie ubrać się cieplej. Też jeśli jest to długi wysiłek, to organizm będzie się naturalnie przegrzewał. Nawet jak to będzie temperatura poniżej tam 10 stopni, w tej okolicy 5, więc. Można też ewentualnie ubrać się na cebulkę i w trakcie biegu zrzucić gdzieś na trasie, gdzie na przykład ktoś z rodziny będzie nam kibicował. To też jest jakieś rozwiązanie. Ważne, żebyśmy nie zrzucili z siebie numerku startowego. Tak, bo to jest problem, to prawda? Natomiast na finiszu pamiętajcie, żeby okryć się specjalnym kocem termoaktywnym, żeby się nie przeziębić po takim wysiłku. Ale tak, odpowiednie przygotowanie, odpowiedni strój, odpowiednie obuwie to jest jedno. Nie ma złej pogody do biegu. Natomiast jest też handra jesienna, jest gorszy humor, mniej słońca. Czy ty masz jakieś sposoby na zmotywowanie się, żeby w taki obrzydliwy dzień ruszyć w teren? Mm, Okej, okay. ja akurat nie mam z tym problemu, gdyż, jestem, gdyż trenuję, można powiedzieć, wyczynowo. Nie jestem profesjonalistą, ale. Trenuję. Lekko atleta zapomniałam jestem, tak. dodać na początku, tak? Tak, jestem lekko atletą, trenuję większość roku 7 dni w tygodniu. Rzadko zdarzają się jakieś dni wolne, no chyba, że przytrafi się jakiś uraz bądź choroba. Także ja po prostu robię to bardziej... To już jest rutyna, to, to, dla, to rutyna, dla ciebie jest rutyną. Nie, dyscyplina, natomiast jeśli bieganie jest tylko naszym dodatkiem do życia... To zmotywować możemy się jakimiś innymi czynnikami. Na przykład jesienią uważam, że przyjemniej może biegać się pod tym względem, iż właśnie nie będziemy musieli walczyć z upałem, ze słońcem, które. Latem potrafi naprawdę nas wykończyć, odwodnić i wyssać z energii. Jesienią tego problemu nie ma. Natomiast gorzej może być troszkę z tym wstaniem rano i na przykład wyjściem na trening przed pracą czy zajęciami na uczelni, zależy powiedzmy. Na jakim to jest etapie? Na jakim to jest etapie, tak. Ale kluczem jest po prostu ubranie się i wyjście z domu. Pierwsze parę minut może naprawdę być nieprzyjemne, ale potem dotlenimy się i zapewnimy sobie energię na cały dzień też, Trening zawsze dostarczy troszkę tych endorfin. To i powiedzieć. Naładujemy się takim pozytywnym nastawieniem na, na pozostałą część. Dnia. Dokładnie. Paczka, solidna paczka endorfin gwarantowana, także wszystkich Was bardzo serdecznie zachęcamy do biegania, zachęcamy do treningów, które organizujemy wraz ze sklepem biegacza co tydzień o 10 spot Kałuży 1 w Krakowie. Ruszają nasze treningi, mamy też szeroką ofertę biegów przy Krakowia półmaratonie królewskim czeka na was chociażby piątka dla krakowskiego sportu dystans pięciu kilometrów to chyba taki dystans który w zasadzie każdy bez większych problemów zdrowotnych jest w stanie pokonać myślę że tak myślę że nawet osoba która ze bieganiem zbyt dużej styczności nie ma albo dopiero zaczyna swoją przygodę to jest Naprawdę spoko dystans, żeby właśnie poczuć tą atmosferę jakichś zawodów, poczuć o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego ludzie tak się tym jarają w cudzysłowie no i, i być może zyskać. Nowe chęci do właśnie wychodzenia na trening. Ja tylko dodam, że Piątkowicze ruszają z tego samego miejsca co półmaratończycy, w przeciwnym kierunku wprawdzie, ale finiszują również w rozświetlonej hali na Reny Kraków, co jest niezapomnianym doświadczeniem. A dla wszystkich rodziców, którzy chcieliby swoje dzieci, swoich dzieciach zakrze zakrzewić taką miłość do biegania, żeby złapały takiego sportowego bakcyla, mamy również 7 października, czyli dzień przed Krakowia Półmaratonem Królewskim. Mini z Kraków Ran dla dzieciaczków od najmłodszych po, po 13-latków, do 13 roku życia, bo od 13 z kolei już jest ta piątka dla krakowskiego sportu. Także właściwie pełne spektrum wiekowe wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na www. Półmaraton królewski. Znajdziecie wszystkie informacje w zakładce dla biegaczy. Dzięki serdeczne, dziękuję Ci i do zobaczenia. Dzięki, cześć.